Cześć, witajcie z tej strony znowu Opera, tym razem pokazując Wam Saryn. Mam przyjemność Wam ją zaprezentować, natomiast uważajcie na to, że Saryn jest pewien problem zarówno dla mnie, jak i dla osoby grającej. Dla mnie, ponieważ o ile normalnie wśród Warframe'ów występują pewne zależności między ich umiejętnościami, dzięki czemu mogą zostać one skombione w celu uzyskania lepszych efektów, bądź możemy skombić same warframe'y, by stworzyć sobie jakieś lepsze efekty bądź lepsze sytuacje do pokonania przeciwników, to w przypadku Saryn jest to o tyle problematyczne wyjaśnienie wszystkich umiejętności i zależności pomiędzy nimi, ponieważ każda jej umiejętność jest skierowana pod combo praktycznie. Każda jej umiejętność dysponuje jakąś zależnością. Ale mam nadzieję, że uda mi się to w miarę sensownie i zrozumiale Wam przekazać. Pierwszą z umiejętności Saryn są zarodniki. Przez pewien czas zadaje obrażenia wirusowe, a zniszczenie zarodników sprawi, że rozprzestrzenią się one na pobliskich wrogów. Bardzo ciekawa umiejętność. Saryn rzuca na danego przeciwnika zarodniki. W momencie, kiedy strzelimy do tego przeciwnika, zarodniki rozprzestrzenią się. Jeżeli przeciwnik umrze od samych zarodników, ponieważ cały czas będą zadawać mu obrażenia w czasie, co sekundę będzie otrzymywał za obrażenia i będą to trzy grupy obrażeń, ponieważ tych zarodników jest trzy sztuki, więc zawsze obrażenia musimy sobie mnożyć razy 3. To pamiętajcie od razu na starcie. I jeżeli przeciwnik zginie, posiadając na sobie zarodniki, w jakikolwiek sposób zarodniki rozprzestrzenią się. Jeżeli w tym momencie śmierci przeciwnika inni przeciwnicy będą w zasięgu, zostaną pokryci kolejnymi zarodnikami. I to będzie się rozprzestrzeniać praktycznie bez końca. Na najniższych poziomach, powiedzmy sobie do 20-30 poziomu, zabijamy przeciwników w zasadzie przy użyciu tej jedynej umiejętności. Do 50-60 poziomu czasami zdarza się, że musimy pomóc tym przeciwnikom zginąć, ale zdarza się to bardzo rzadko. Drugą z umiejętności Saryn jest linienie. Zrzucając skórę jak wąż, Saryn pozostawia za sobą przynętę, która ściąga nieprzyjacielski ogień. Bardzo przydatna umiejętność, ponieważ z jednej strony przeciwnik, który atakuje ten twór, który zostawiamy po sobie, efekt tego linienia, otrzymuje obrażenia. Jeżeli rzucimy zarodniki na linienie, bo mamy taką możliwość, to przeciwnik dodatkowo oprócz tych obrażeń, które otrzyma od linienia, może zostać zainfekowany przez zarodniki i dodatkowo otrzyma od nich obrażenia, rozprzestrzeniając w momencie śmierci kolejne zarodniki. W związku z tym widzicie już pierwsza bardzo mocna zależność. Po drugie, kiedy linienie się skończy, ponieważ posiada ono pewną ilość tarcz oraz życia, wybucha, zadając obrażenia przeciwnikom. Jeżeli przeciwnicy znajdowali się w pewnym zasięgu, który jest opisany w opisie umiejętności tym dokładnym, to w tym momencie otrzyma on nie tylko obrażenia, ale posiadając zarodniki na linieniu, roznosimy chorobę, nawet jeżeli przeciwnik nie zaatakował samego linienia. Trzecią z umiejętności Saryn jest toksyczny bicz. Kiedy moc jest aktywna, uderzenia wręcz rozpryskują zarodniki, które przemieszczają się na pobliskiego wroga. W praktyce jest to nie do końca tak wyglądająca umiejętność, jakby się mogło wydawać. Same zarodniki to po prostu efekt toksyczny pozostawiany na przeciwniku. Nie działa to tak, jakbyśmy rzucili zwyczajnie zarodnikami, natomiast opis umiejętności najwyraźniej się nie zmienił w momencie, kiedy Saryn została mocno zmieniona w jednym z patchy. Natomiast otrzymujemy bardzo duży boost do naszych obrażeń. Nasze obrażenia zostaną pomnożone nawet o kilkakroć, ale powiedzmy, że jesteśmy w stanie uzyskać spokojnie, powiedzmy, dwa razy więcej obrażeń od naszej broni do walki wręcz. Dodatkowo
zostaje zwiększony nasz procent blokowanych ciosów. W związku z tym, jeżeli przeciwnik będzie do nas strzelał, a my będziemy używać blokowania, używając toksycznego bicza, to w tym momencie będziemy uzyskiwać jeszcze mniej obrażeń. Pamiętajcie, że nie da się obniżyć obrażeń poniżej 10%. Czyli możemy mieć maksymalnie 90% redukcji obrażeń. Mniej zwyczajnie, więcej zwyczajnie się nie da, tak? Ile byśmy tej skuteczności mocy już nie wpakowali. Bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli używacie jakiejś broni, która ma 30% bloku, to przy pomocy dołożenia sobie 30% skuteczności mocy, czyli musimy mieć jej 130%, uzyskamy maksimum 90% redukcji obrażeń. To taka ciekawostka, gdybyście chcieli wiedzieć to na przyszłość. Czwartą z umiejętności Saryn jest miazmat. Za pomocą toksycznych wysiewów Saryn skaża atmosferę śmiertelnie trującą mgłą, która trawi wszystkich wrogów w zasięgu, efektywnie niszcząc nieorganiczną i organiczną materię. Genialna umiejętność zadająca tak ogromne ilości obrażeń, że nie jestem wam w stanie tego opisać. Możemy tą umiejętnością zabijać ogromne rzesze przeciwników i jest ona jedną z umiejętności, która odpala wszystkie inne komba i dodatkowo kombi się ze wszystkimi innymi umiejętnościami tak naprawdę. Jest ona najcięższa tak naprawdę dla mnie do opisania, natomiast kiedy już raz się zrozumie, jak działa miazmat, to spokojnie jesteście w stanie stwierdzić, że nigdy nie widzieliście takich obrażeń w samej grze Warframe. Otóż tak. Miazmat rzucony zadaje obrażenia na wszystkich przeciwnikach, którzy znajdują się w zasięgu. To jest wszystko jasne. Obrażenia są żrące, w związku z tym obniżają pancerz przeciwników itd. itd. Natomiast sam miazmat większe obrażenia, jeżeli w pobliżu będą przeciwnicy zarażeni zarodnikami. Wtedy otrzymają oni 100% więcej obrażeń. Jeżeli przeciwnicy, i to są obrażenia z zarodników, pamiętajmy cały czas, są to obrażenia wirusowe. Jeżeli przeciwnicy mieli na sobie efekt linienia albo toksycznego bicza, gdzie są to obrażenia toksyczne, miazmat zada kolejne 100% więcej obrażeń. Kolejna ciekawostka. Jeżeli rzuciliśmy w pewne miejsce linienie, na linienie rzuciliśmy zarodniki i odpaliliśmy miazmat, który objął swoim zasięgiem linienie, czyli ten manekin, który tam pozostawiliśmy, tylko musi go objąć zasięgiem. Wtedy manekin wybucha wcześniej, nakładając na przeciwników oba efekty zwiększające obrażenia od miazmatu i miazmat dopiero wtedy aplikuje swoje obrażenia. Co najciekawsze, żeby uzyskać dodatkowe obrażenia z miazmatu, niekoniecznie musimy na przeciwnika nakładać zarodniki czy linienie. Wystarczy, że przeciwnik w jakikolwiek sposób będzie miał na sobie nałożone wirusowe lub toksyczne efekty. I to tylko nam wystarczy. Natomiast same zarodniki, linienie i toksyczny bicz dają nam 100% szansy na wywołanie efektu, czy to toksycznego, czy wirusowego. Tak? Czego z innych broni możemy nie uzyskać. I oczywiście są to cały czas obrażenia obszarowe. W związku z tym miazmat jest w stanie zadać ogromne ilości obrażeń. I to jeszcze nie koniec. Po zadaniu tych pierwszych obrażeń, pierwszej fali, przeciwnik będzie otrzymywał te same obrażenia co sekundę. Możemy uzyskać na miazmacie dużą długość trwania mocy, tak? Przez to będzie on trwał ponad 4 sekundy. Ale przez sekundę, jeżeli zaaplikujemy przeciwnikowi wszystkie możliwe efekty, które są nam dostępne, czyli wirusowe i trujące, toksyczne, to w związku z tym możemy zadawać nawet ponad 3000 obrażeń na sekundę.
Są to ogromne obrażenia i przeciwnicy giną praktycznie w ciągu kilku sekund. Ale nie przejmujcie się tym, że obrażenia te nie będą wpisane w tabeli waszych umiejętności. Samych obrażeń możecie zadawać mniej, natomiast pamiętajcie, że używając miazmatu obniżacie pancerz przeciwnika, dodatkowo obrażenia wirusowe obniżają jego punkty życia, a obrażenia toksyczne zadają dodatkowe obrażenia w czasie. To jest tak ogromna ilość obrażeń, ale wynikająca ze wszystkich tych zależności. Najlepszym kombosem, jaki możecie uzyskać, jest rzucenie linienia, rzucenie na niego zarodników, a później objęcie w zasięg linienia, w zasięg miazmatu linienia samego, tak? Tego sobowtóra. I wtedy przeciwnicy po prostu popadają jak muchy. Drugą bardzo ciekawą, ważną rzeczą, jak już mówiłem, bardzo późno nagrywam dla was te filmy, w związku z tym nie miejcie mi za złe, że czasami język się plącze. Drugą bardzo ważną rzeczą między zależnościami linienia i miazmatu jest to, że w momencie, kiedy obejmiemy zasięgiem miazmatu linienie, to miazmat wybucha w miejscu, w którym użyliśmy tej umiejętności, czyli wokół nas, tak, w pewnym zasięgu, ale dodatkowo wybucha w miejscu linienia, tak jakby nasz sobowtór rzucał tę samą umiejętność. I w odwrotną stronę, kiedy w zasięgu miazmatu znajdzie się linienie i chcemy, żeby przeciwnik został objęty efektami tego linienia, nie musimy się przejmować, ponieważ efekty linienia, czyli tego wybuchu inicjującego zarodniki i obrażenia toksyczne itd., itd., zostaną odliczone również od naszej postaci. W skrócie działa to tak, że zwyczajnie rzucamy linienie, jak i miazmat w dwóch miejscach naraz, przez co jesteśmy w stanie objąć naprawdę, naprawdę duży obszar. Ale przejdźmy sobie w tym momencie do mojego sposobu budowania Saryn. Saryn posiada ogromny zasób energii, dodatkowo bardzo mocny pancerz, sporo tarcz i sporą ilość życia. Przez co tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo wytrzymać, ale nie przesadzałbym z tym. Oczywiście, zawsze mówiłem, że ponad 200 punktów pancerza to jest spokojnie tyle, ile wystarcza, żeby przeżyć. Dalej tak twierdzę, tylko pamiętajcie, na wyższych poziomach przeciwnikom nawet przy naszych 500 czy 1000 punktów pancerza będzie wystarczyło jakieś 2-3 strzały na to, żeby pozbawić nas życia. W związku z tym uważajcie, żeby nie przyjmować za dużo tych obrażeń. Saryn sama z siebie dysponuje bardzo dużą długością trwania mocy, natomiast jest jedną z tych postaci, które potrzebują zarówno zasięgu, jak i wydajności, skuteczności i długości trwania mocy. O tyle jesteśmy do przodu z tym, że długości trwania mocy samej z siebie Saryn ma bardzo dużo. W związku z tym możemy spokojnie nie martwić się przy sposobie budowania Saryn o długość trwania mocy, natomiast starajcie się nie schodzić poniżej tych nominalnych 100%, ponieważ to bardzo mocno obniży wasze obrażenia. Z Saryn sprawa wygląda tak, że długość trwania mocy zwiększa się nieproporcjonalnie do zmniejszania. W związku z tym, jeżeli sobie dołożymy dużo długości trwania mocy, uzyskamy całkiem niewielki efekt. Natomiast jeżeli zaczniemy ją obniżać poniżej 100%, to ten efekt będzie naprawdę duży. Ale sami możecie to wypróbować, natomiast nie próbujcie grać w ten sposób, ponieważ długość trwania mocy na Saryn jest jednak bardzo przydatna. Jesteśmy w stanie rzeczywiście sporo obrażeń zadać w czasie, ponieważ wszystkie umiejętności Saryn niejako skupiają się na tym, by rozłożyć te obrażenia w czasie. Skuteczność mocy jest oczywiście ważna, ponieważ Saryn jest nukiem, jest totalnym kanonem. Ma tylko wpaść w przeciwników, zrobić tam kompletną sieczkę i nikogo nie pozostawić żywego. W związku z tym staramy się tą skuteczność mocy jak najbardziej wyboostować. Natomiast pamiętajcie o tym. Saryn nakłada tak dużo negatywnych efektów, że tak naprawdę nie musicie się przejmować tą skutecznością mocy aż tak bardzo.
130% do 150% w zupełności wystarcza, by przeciwników do 50 poziomu po prostu zmiatać z powierzchni ziemi. Natomiast jeżeli gracie dłuższe rany, tak jak ja, powiedzmy gracie solowo 60 minut przetrwania, jakiegoś T3 lub T4, no to rzeczywiście postarajcie się, by tej skuteczności mocy było więcej niż 170%. Wydajność mocy oczywiście wrzuciłem zwyczajnie, żeby nie wykosztowywać się, ponieważ nie mam tutaj wzmocnionego przepływu. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli dysponujecie już drużyną, która niejako jest predefiniowana, czyli są to wasi znajomi, możecie się dogadać, macie na to czas, to jeżeli będziecie mieli okazję grać z Trinity, na przykład w momencie, kiedy będziecie grali obronę bądź survival w miejscu, gdzie będziecie się i tak bronić, to w takim wypadku możecie sobie podarować tą ulotną ekspertyzę, wrzucić albo wzmocniony przepływ, albo jakieś dodatkowe obrażenia. To już tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od was. Najważniejszą rzeczą natomiast jest zasięg mocy, który... No starajcie się, żeby był jak największy, natomiast pamiętajcie, co jest najważniejsze o tym, że nie może on spaść poniżej 100%. To jest znowu ta sama zależność jak przy długości trwania mocy. Zasięg mocy, rosnąc w górę, daje nam stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi o porównanie do innych warframe'ów. Nie jest on jakiś specjalnie rosnący. Natomiast kiedy zacznie opadać poniżej 100%, będą to tak naprawdę ogromne zmiany, przez co Saryn może się stać praktycznie rzecz biorąc niegrywalna. Ja miałem bardzo duże problemy, kiedy testowałem sobie pewne sposoby budowania tej postaci. No i rzeczywiście ten zasięg mocy nie może spaść poniżej, według mnie, 150%. Wtedy Saryn staje się bardzo mało skuteczna i jedyne jej działanie takie przydatne dla drużyny jest w momencie, kiedy walczycie w wąskich korytarzach, w ciasnych pomieszczeniach. Jak wiemy, w pustce jest bardzo dużo otwartych przestrzeni, dużych pomieszczeń, w związku z tym musicie jednak dysponować powyżej 150% tegoż zasięgu, tej statystyki, tak? To jest sposób budowania, który sprawdza się w każdej sytuacji. Tak naprawdę wszystkie inne sposoby to są tylko zmienne tego sposobu budowania. Tak jak mówiłem, jeżeli macie Trinity, to w takim wypadku wywalacie wydajność mocy, wsadzacie dodatkowy zasięg, czy obrażenia, czy cokolwiek innego tam sobie chcecie. Jeżeli w jakiśkolwiek sposób możecie zwiększyć jeszcze dodatkowo inne statystyki, proszę was bardzo. Możecie spokojnie też wywalić witalność, jeżeli właśnie macie Trinity przygotowaną pod Blessa, jak widzieliście to w poprzednim moim poradniku. Ewentualnie Limbo, który uczyni was praktycznie nieśmiertelnymi, a dalej będziecie mogli korzystać z waszych umiejętności, to tą witalność możecie spokojnie sobie wyczyścić, wsadzić tutaj kolejne zwiększone obrażenia, czy wzmocniony przepływ, czy może trochę pancerza, żeby Limbo zdążył na was to rzucić. To już od was tylko i wyłącznie zależy. Tak naprawdę nie jest to żaden wymóg. Natomiast co jest najważniejsze? Zauważyłem, że odstępując jakoś mocno od tego sposobu budowania, to znaczy obniżając długość trwania mocy do 120%, skuteczność mocy do 130%, czy zasięg mocy poniżej 120%, uzyskiwałem bardzo, ale to bardzo słabe efekty na mapach, tak? Grając czy to solowo, czy z drużyną. Niestety Saryn po wszystkich patchach i zmianach jest jedną z takich postaci, które niespecjalnie mogą być zbudowane w inny sposób. Niestety tak jest i musimy się z tym pogodzić. Może kiedyś zostanie to zmienione, natomiast na razie musi to zostać w ten sposób. Ale oczywiście ja mogę się mylić. Przejdźmy sobie, zanim podsumujemy sobie tą postać, przejdźmy sobie do jej umiejętności, do opisów jej umiejętności. Jak widzicie, jesteśmy w stanie zarodnikami, ich ilości nie możemy zwiększyć, zmniejszyć w żaden sposób, to nie oddziałuje. Jesteśmy w stanie zadać 34, prawie 35 punktów obrażeń wirusowych celowi. I pamiętajcie, to jest cały czas, wszystkie umiejętności Saryn posiadają 100% szansy na wywołanie efektu.
W związku z tym te wirusowe obrażenia zawsze zostaną odpalone, te wirusowe, przepraszam was bardzo, trujące, toksyczne obrażenia też zawsze zostaną odpalone i tak dalej, te żrące z miazmatu również. Jak widzicie, tych obrażeń jest dużo, zasięg mocy, oczywiście wszystko jest wyboostowane jak się tylko daje. Co jest jeszcze bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ jest kilka ciekawostek i to jest jeszcze nie koniec zależności, jakie występują pomiędzy Saryn, jej umiejętnościami, innymi frame'ami oraz broniami, którymi dysponujemy. Ważnym jest to, żebyście zabrali ze sobą na przykład na misję Carriera, ewentualnie Shade'a, ponieważ możecie używać umiejętności bez żadnych komplikacji. Miejcie w pogotowiu jakąś tackę many, ponieważ ona jest w stanie tej many sporo zeżreć, ze względu na to, że żeby dobrze działać, potrzebujemy użyć trzech, czasami wszystkich czterech umiejętności. Fakt, na niższych poziomach wystarczy nam jedna bądź dwie. Ale ile osób gra na niższych poziomach? W zasadzie, jeżeli nas zmusza do tego gra przez możliwość wydropienia jakiegoś modu, wydropienia jakiegoś, jakiejś części prime, coś w tym stylu, no to wtedy idziemy na niższopoziomowe walki. Jeśli nie, no to walczymy na jak najwyżej, jak najdłużej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym musimy mieć zarówno wytrzymałość, jak i obrażenia. Drugą rzeczą, bardzo ważną, jest to, żebyście wykorzystywali waszą broń do walki wręcz, a konkretnie jej redukcję obrażeń od bloku. Ja akurat korzystam z AK i Brunt ze względu na to, że jest to tarcza dysponująca największą ilością redukcji obrażeń i w związku z tym jestem pewny, że te 90% na pewno uzyskuję. Natomiast przy skuteczności mocy wynoszącej 172, widzicie, uzyskuje 69% redukcji obrażeń na dowolnej broni w trakcie trwania tej mocy. Oczywiście dodatkowo zyskując większe obrażenia od walki wręcz. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że najlepiej, gdybyście mieli przy sobie bronie syndykatowe, które zadają obrażenia albo toksyczne, albo wirusowe. W związku z tym bardzo dobrym wyjściem jest Cernos Racta, Voltor, Telos, czy tak jak widzieliście Telos Agbolto, coś w tym stylu. Ewentualnie możecie wykorzystać bronie, które same z siebie już zadają obrażenia wirusowe czy toksyczne, tak? Dlaczego tak? Ano w ten sposób, że jeżeli w jakiś sposób kiedykolwiek wam się skończy mana, energia, to będziecie mogli dalej nanosić efekty przydatne miazmatowi przy pomocy swojej broni, tak? A nie przy pomocy swojej energii, ponieważ wiadomo, że mogą na nas nalecieć Eximusy i wtedy tej energii nam szybko zabraknie, a my nie będziemy dysponować Trinity. To będzie wtedy dosyć duży problem. Ewentualnie możecie sobie wziąć, tak jak ja, Simulor Synoid, który będzie mi odnawiał co jakiś czas tą energię i jakoś zapewniał mi przeżycie tak naprawdę. Jak widzicie, sama Saryn ma bardzo wiele zależności pomiędzy sobą. O wielu mogłem zapomnieć i wiele mogłem wam nie przedstawić. Natomiast najważniejsze, takie, które umożliwią wam grę na wysokich poziomach, docenienie tej postaci i te, które pozwolą wam zabłysnąć, że tak powiem, w towarzystwie ogromnymi obrażeniami, na pewno wam przedstawiłem. Jeżeli macie jakieś swoje sposoby budowania tej postaci, ewentualnie jakieś swoje propozycje, pamiętajcie o tym, żeby umieścić wszystkie te rzeczy w komentarzu, a ja postaram się wypróbować je jak zwykle i ewentualnie nanieść poprawki na swój film. A póki co, testujcie Saryn, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.